Dzisiaj rano pomyślałem, że nagram film, vlog o moim ADHD. Myślę, że to może być bardzo ciekawe, żeby pokazać, jak od kuchni wygląda funkcjonowanie ze mną. Ale lepiej sobie tysiąc innych rzeczy i muszę się po prostu wstępnie ogarnąć. Od razu oczywiście muszę dodać, że tego ADHD sobie sam nie diagnozowałem. Nie byłem oficjalnie u żadnego lekarza. I oczywiście jestem za tym, że jeżeli ktoś chce rzeczywiście w 100% stwierdzić, czy ma to ADHD, czy nie, to niech idzie do takiego lekarza. Ja sobie po prostu po moich objawach w Google, że tak powiem, sobie sprawdziłem. No i ciężko by było, żebym tego nie miał. Macie tak, problemy z koncentracją. To jest ciekawy wątek, jeszcze go rozwinę. Osoba może mieć trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach, szczególnie tych wymagających dłuższego skupienia. Tu temat nie jest taki zerojedynkowy, dlatego że ostatnio się okazało, że osoby z ADHD mają trudności z koncentracją na zadaniach, które nie są dla tych osób interesujące. Czyli tak jak dla mnie, jeżeli na przykład siedziałem na jakichś wykładach, które mnie interesują, albo w szkole na lekcjach, które mnie z danego typu przedmiotu nie interesowały, to dla osoby z ADHD i tak jak dla mnie, to była katorga, to było strasznie trudne, żeby wysiedzieć. Ale w ogóle jak jestem na co dzień i mam jakieś sytuacje, które sprawiają, że nie czuję się po prostu tą sytuacją zainteresowany, zaangażowany w nią, to ja się kręcę, cały chodzę i w ogóle myślami jestem bardzo często gdzie indziej. Hiperaktywność, czyli coś o tym teraz mówię, niepokój, nadmierna aktywność fizyczna, trudności z uspokojeniem się, ciągłe ruszanie się, wiercenie. 100% ja. Jakby zamiast, bardzo często on tak, zamiast sobie odpocząć, to ja robię tych kroków nawet po domu tyle, że to jest jakieś mega, to jest dziwne po prostu. Cały czas coś widzę, że coś muszę przenieść, coś muszę zrobić, cały czas coś muszę, to jest nienormalne. Impulsywność, zachowania impulsywne takie jak podejmowanie decyzji bez zastanowienia, przerywanie innym w rozmowie lub podejmowanie ryzykownych działań bez przemyślenia i konsekwencji. To jest bardzo o mnie. Co prawda, zachowania impulsywne zdarzają mi się coraz rzadziej. Podejmowanie decyzji bez zastanowienia. Zdarzają się takie decyzje, nie ukrywam. Przerywanie innym w rozmowie. Tutaj u osób, które już dobrze znam i którym się, że tak powiem, nie boję przerwać albo czuję, że mam komfort, żeby przerwać, to robię. Ale to jest bardzo niekulturalne i to jest cecha, której bardzo chcę się pozbyć. Na szczęście nie mam też jej dużo, ale bardzo jej nie lubię. Zaburzenie organizacji, trudności w organizowaniu zadań, planowaniu, wykonywaniu obowiązków, utrzymaniu porządku. Tutaj częściowo się z tym zgadzam, utrzymanie porządku, choć nad tym też bardzo mocno pracuję, ale ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo mocno bałaganierzem. Zapominarstwo, to moja żona by się uśmiała. Częste zapominanie o codziennych obowiązkach, terminach czy przedmiotach. Na końcu pewnie tego filmu wam opowiem moją historię z wczorajszego wieczoru, to będzie dokładnie pokazane, jak wygląda zapominalstwo przy ADHD. Trudności w zarządzaniu czasem, problemy z oszacowaniem czasu potrzebnego do wykonywania zadań, częste opóźnienia lub spóźnienia. Czy jestem spóźniony? Raczej jestem punktualny, powiem szczerze. Problemy z oszacowaniem czasu potrzebnego do wykonywania zadań. Tak, tutaj jest bardzo często u mnie, choć moja terapia ostatnio mi w tym pomaga. Zawsze mam napchane tych zadań tyle, ile mogę na dzień. I bardzo często się potem irytuję, że tych wszystkich zadań nie robię, a potem się okazuje, że tak jak racjonalnie bym o tym pomyślał, no to nie jestem w stanie wszystkich zadań wykonać, zresztą zawsze coś po drodze się, wiecie, wykolei, albo coś się wydarzy nowego, czego nie przewidziałem. Zaburzenia emocjonalne, skłonność do łatwego wchodzenia w konflikty. Tutaj jest jedna, jedyna rzecz, która w ogóle nie ma ze mną nic wspólnego. Jestem osobą, która bardzo unika konfliktów. Problemy w relacjach interpersonalnych. Trudności w nawiązywaniu, utrzymaniu relacji. Częste konflikty z innymi. Brak empatii lub niezrozumienie cudzych emocji. To jest tak naprawdę przedłużenie poprzedniego punktu. I tu jest rzeczywiście te jeden, można powiedzieć dwa ewentualnie, punkty, które się ze mną nie zgadzają. Ale te pierwsze sześć punktów. To jest tak bardzo o mnie. Jak to czytałem, to się uśmiałem. Muszę do mojej żonie wysłać. Jestem ciekawy, co ona powie. Śmigam jeszcze, jak wiecie, z aktywnością, nadmierną aktywnością fizyczną. Śmigam zaraz jeszcze na trening i pokażę wam coś fajnego, co wam się, myślę, bardzo może przydać. W tym, żeby mieć lepsze efekty treningowe i oszczędzić sporo czasu. Miałem nagrać moją wskazówkę taką podczas treningu, dzięki której możecie dużo nadrobić czasu, w sensie robić krótsze treningi, mieć dużo lepsze efekty, czyli łączycie sobie ćwiczenia. Czyli tak, ja na przykład teraz robię sobie ćwiczenia na plecy i na klatkę piersiową i ja teraz sobie zrobię tak, że zamiast robić dwa ćwiczenia, czyli tak, że robię jedno ćwiczenie, półtorej minuty przerwy i drugie ćwiczenie, to robię sobie ćwiczenie na plecy, w tym moim przypadku to jest wiosłowanie i robię sobie na przykład tutaj jedną serię na 12 czy 15 powtórzeń i jak skończę to, to zamiast robić sobie półtorej minuty przerwy, to robię sobie od razu ćwiczenie na klatkę piersiową i dzięki temu dużo szybciej wykonam cały trening, bo jak wszystkie ćwiczenia sobie pogrupuję po dwa, to tak naprawdę pewnie z 20-30% zajmie dla mnie to krótsze. I to jest taka moja wskazówka treningowa dla was. Wykonujcie ćwiczenia przede wszystkim do takiego momentu, aż będzie wam bardzo, bardzo
trudno. I teraz skończyłem. Tam, gdzie robiłem teraz klatkę, to oczywiście ktoś mi zajął miejsce, więc szybko sobie zrobię po prostu tu, gdzie jest wolne. Czyli po prostu teraz zamiast wyciskania na klatkę zrobię sobie pompki. Po prostu chodzi o to, żebym wykonał ćwiczenie na klatkę piersiową. Oczywiście ta wersja jest dużo trudniejsza, bo nie ma przerwy, ale pracują inne mięśnie, więc jesteście dzięki temu w stanie to wykonać. Bo gdybyście mieli zrobić ćwiczenie na tą samą grupę mięśniową, czyli na przykład wiosłowanie i podciąganie, to już by był zupełnie inny bodziec dla organizmu i też wtedy, nie mówię, że to jest złe, ale zupełnie inaczej wtedy się rozkłada trening. Robicie sobie dwa ćwiczenia z rzędu na inne grupy mięśniowe. Ja kontynuuję trening, ponieważ muszę w miarę szybko zrobić swoje, bo jeszcze chcę sobie coś ugotować. Zresztą może wam coś jeszcze pokażę, jak gotuję. I tyle. Mam nadzieję, że taka wskazówka wam się przyda. I jestem już w domu, jestem po treningu. Wypiłem sobie po treningu odżywkę białkową, dlatego że nie za bardzo miałem czas, żeby coś zjeść, już byłem lekko głodny. I teraz sobie jeszcze zjem z 6 jajek i potem dopiero wieczorem mięsko z warzywami. W ogóle teraz zacząłem sobie planować posiłki, bo zauważyłem, że jak nie planuję, to zaczynam dużo więcej zamawiać rzeczy, a wiadomo, że zamawiane jedzenie to jest takie trochę mocno naciągane i oczywiście jak ktoś nie ma czasu, no to jest jakaś alternatywa, ale jak sobie właśnie zacząłem rozpisywać, że tego dnia zjem to, tego dnia zjem tamto i tak dalej, to dużo bardziej tego wszystkiego się trzymam. Plus też wtedy sobie robię zakupy, które sobie mogę zaplanować. Zupełnie inna skuteczność jest z tym wszystkim, a jak nie zaplanuję, tylko sobie powiem, że okej, dzisiaj zjem sobie jakieś tam mięso i potem się okazuje, że tak jak teraz, za chwilę muszę odebrać Zoję, że tak powiem. To niestety się nie wyrabiam i potem jem, czasami mi się zdarza właśnie byle co i potem jestem z tego niezadowolony. I tak właśnie zacząłem robić. Także teraz sobie zjem, już pewnie tego nie zdążę nagrać, bo mi zostało kilka minut, więc szybko tylko sobie zrobię ten omlet i potem wieczorem, pewnie przy kolacji, wam się jeszcze raz nagram i opowiem o tym moim ADHD, o tej sytuacji. Sorry, że tak się przedłużam, ale za każdym razem, jak mam to powiedzieć, to myślę sobie, że właśnie powiem o czymś innym, ale mam nadzieję, że właśnie taka wskazówka i treningowa, i teraz z tym planowaniem też wam się przydadzą. Dobra, moi drodzy, nagram się jeszcze na koniec dnia. Wczoraj, więc mniej więcej była podobna pora, bo zawsze na koniec dnia, około 22 ogarniam kuchnię i ogólnie dom. Przed snem, żeby był porządek. Myślę sobie wczoraj na koło 22, że jeszcze z pół godziny posiedzę, więc zrobię sobie herbatę i sobie miło posiedzę. Biorę kubek, wyciągnął sobie z szafki, wkładam na niego herbatę i mój mózg sobie przypomniał: Bartek, Ania prosiła, żebyś wrzucił śmieci, więc oczywiście biorę sobie śmieci tutaj oczywiście spod zlewu, wyciągam, odkładam pod drzwi, żeby zaraz je wynieść na zewnątrz, tylko założę buty, ale mój mózg mi podpowiedział: Bartek, ale od kilku dni stoi pudełko, które też miałeś wynieść, więc mówię: co, będę efektywny, Ania będzie zaskoczona, że wyniosę w końcu to pudełko. Idę po to pudełko. Musiałem przejść przez salon, który jest obok tutaj i moje oko zauważyło, że jest niezłożony koc. I oczywiście mój mózg powiedział: no Bartek, jak możesz nie złożyć koca? Więc nie poszedłem po pudełko, tylko poszedłem złożyć koc. I jak złożyłem koc, to zawibrował mi telefon i dostałem powiadomienie na czacie naszych podopiecznych, że coś tam się stało. Wziąłem telefon, no i wsiadłem z telefonem i zacząłem coś tam sobie klikać na tym telefonie. I wybiła 22:30, czyli minęło pół godziny. Mówię: no dobra, 22:30, pora iść spać, bo pewnie Zoja wstanie między 5 a 6, teraz obecnie wstaje, więc idę spać. Ale tak poszedłem na górę, na pierwsze piętro. I tak mówię, nie wiem, czy zamknąłem drzwi, bo ja mam często takie właśnie fazy, że nie wiem, czy zamknąłem drzwi, jak kiedyś mieszkałem. Ja jeszcze w bloku tym potrafiłem 5 razy się wrócić. W każdym razie wracam do drzwi i tak, śmieci stoją przy drzwiach, pudełko stoi tak, jak stało, kubek z herbatą stoi na środku kuchni. Mówię po prostu: ja i moje ADHD. Teraz się z tego śmieję, ale ogólnie na co dzień bywa to bardzo męczące. I czasami są rzeczy, które po prostu szczerze zapominam zrobić, bo po prostu mi wypadają z głowy. I Ania musi mieć do mnie często, a nie da skąd cierpliwość, bo prosi mnie nieraz o jakieś rzeczy, żebym zrobił, a to się okazuje, że ich nie robię. Więc tak, z jednej strony oczywiście fajnie mieć ADHD, albo tę wersję ADHD, którą mam ja, dlatego że potrafię być bardzo efektywny, potrafię bardzo dużo rzeczy w ciągu dnia zrobić. Plusem jest też to, że jestem aktywny ogólnie rzecz biorąc, więc u mnie rzadko są takie dni, że większość czasu, nie wiem, przeleżę. To już może, nie pamiętam, że miał taki dzień, że cały dzień przeleżę. Nie wyobrażam sobie. Z minusów jest to, że trzeba coś zrobić z tym, żeby pamiętać o rzeczach. Więc jakby moja technika, której się nauczyłem, to jest to, że mam po pierwsze aplikację w telefonie, bo telefon jest praktycznie ze mną zawsze i 90% rzeczy zapisuję sobie w telefonie i nawet zapisuję sobie najmniejsze rzeczy.
dosłownie najmniejsze rzeczy zapisuję sobie, nawet żeby wynieść śmieć dosłownie. Wiem, że to jest tak, że jak otworzę zlew, znaczy otworzę tutaj szufladę spod zlewu, to będę widział, że te śmieci są do wyrzucenia, ale mimo wszystko sobie to zapisuję. Mam notes w miejscu, gdzie pracuję, dodatkowo, choć mam telefon, to i tak czasami lubię sobie rzeczy zapisać sobie w notesie. Sorry, jeżeli jest dźwięk, ale od razu zmywarkę ogarnę, jak już wam mówię. I mam jeszcze trzeci notes, a trzecie miejsce, w którym zapisuję sobie rzeczy, które jest u mnie przy łóżku. Jak zasypiam, to praktycznie zawsze mam przynajmniej jeden pomysł albo jedną rzecz, którą chciałem zrobić, a nie zrobiłem i muszę sobie ją zapisać na następny dzień, żeby ją zrobić. Więc muszę mieć też notes przy łóżku. I nawet jeżeli sobie powiem w głowie, że powtórzę sobie to 100 razy i rano na pewno będę o tym pamiętał, na 100% nie będę o tym pamiętał. Tak wygląda moja wersja ADHD, przynajmniej wydaje mi się, że tak mam ADHD. No i zapisywanie sobie wszystkiego, dosłownie wszystkiego, jest moim tak naprawdę wybawieniem, bo to sprawia, że robię dużo więcej rzeczy. No to, co jest ewentualnie jeszcze ze mną trudne, to jest to, że się bardzo dużo wiercę. Czyli jak ktoś ma tak, że potrzebuje spokoju, no to ja jestem taki, że cały czas, wiecie, chodzę, potrafię sobie bardzo dużo czasu kciuki, nie wiem, co się mówi, obgryzać, nie wiem, co się tam z tym robi, ale tak, w ten sposób. Jak tego nie robię, to się drapie czasami, albo co jeszcze robię takiego, mam takie tiki nerwowe, albo obgryzam mączki ust. Znaczy, to już na szczęście robię coraz rzadziej, bo zacząłem nad tym pracować, ale w jakichś kulminacyjnych momentach to non-stop coś robiłem. Także tak to wygląda, moi drodzy. Jeszcze dzisiaj z wieczorem jest sytuacja. Leżę sobie z Anią i widzę, że mi pada bateria, bo mam na kamerze włączoną Zoję. Zoja, jak ktoś nie wiedział, Zoja ma 20 miesięcy, więc jak śpi, to mamy ją na kamerze, jeszcze jak my nie śpimy. I mówię, o, mam 1% baterii, idę sobie naładuję telefon. Poszedłem ładować telefon, wracam, minęło 30 sekund. I Ania mówi do mnie, czy mam ją na kamerze, bo ona nie widziała, że idę odłożyć telefon do ładowania. A ja zaczynam szukać po kieszeniach i mówię, kurde, nie mam telefonu, ale przecież ja tutaj już jestem, ja tu już leżę z pół godziny na podskórnie. Jak widzicie ten mój telefon, gdzieś wkład, weź, proszę, weź, zobacz, czy nie masz pod poduszką, nie? A ja na mnie patrzy, spojrzała raz, spojrzała drugi raz w stronę ładowarki, potem na szczęście w końcu ja się kapnąłem i mówię, oho, tam jest telefon. Czyli dosłownie minęło 30 sekund i totalnie, jakby zrobiłem to albo z automatu, albo po prostu już byłem tak zakręcony, albo tak zmęczony. Albo po prostu zapomniałem. Dajcie mi znać, czy wy macie ADHD, czy macie podobne objawy do mnie, jestem bardzo ciekawy. I ogólnie mi dajcie znać, bardzo was proszę, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, za co bardzo dziękuję. Czy tego typu filmy wam się podobają? Bo chyba wydaje mi się, że zaczynam powoli łapać, o co chodzi w tym vlogowaniu. Ale napiszcie mi właśnie, czy wam się to podoba, bo może się okaże, że nie, że może to jest bez sensu. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Ja jeszcze dokończę tylko wycieranie kuchni. Postaram się tak nagrywać te vlogi, myślę, raz na tydzień, to nie wiem, kiedy się uda. Albo czy one były w miarę ciekawe, albo tak. Myślę, że optymalnie będzie raz na dwa tygodnie, a pozostałe będą dalej merytoryczne oczywiście. Także tyle ode mnie, dziękuję wam bardzo jeszcze raz i co, widzimy się w kolejnym filmie, cześć.